Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Tomb Raider. Ja jestem Sarge i będziemy teraz szli w kierunku tego sygnału dymnego, dlatego że postaramy się drugiego pilota uratować. Tutaj widzę, że jest kolejna geoskrzynka, więc sobie ją zebrałem. A tymczasem ruszajmy w takim razie. A właśnie, instynkt przetrwania nam pokazuje, że musimy tam właśnie się udać. Jest i flara. O, ja już ją od dawna widzę. Ale okej, teraz wyciągamy łuk i korzystając z naszej nowej umiejętności przeniesiemy się tam na drugą stronę. A więc użyjmy teraz tutaj tej liny i przenieśmy się w międzyczasie też podziwiając widoki. Dobra. Schodzimy i ruszajmy teraz tutaj po tej skale. Ciekaw jestem, czy po drodze jeszcze jakichś przeciwników znajdziemy. Czy też... Musimy wracać. A, no to właśnie sobie odpowiedziałem na pytanie. Spróbujemy ich załatwić. Potrzebuję pomocy! Dobra, jeden padł. I teraz drugi. Okej. Jak widzieliście, dość bez problemu sobie poradziliśmy. Chociaż je chciałem załatwić, kurczę, po cichu, to znaczy używając łuku i podchodząc do jednego, wtedy otrzymujemy więcej punktów doświadczenia, ale tak coś mi się wydawało, że mogą, kurczę, się odwrócić. Popatrzcie, tutaj jest kolejny posążek, który możemy sobie podpalić. Tak też zróbmy. 3 na 10 i wtedy wyzwanie sobie ukończę, kiedy będę miał 10 tych posągów podpalonych. Pytanie jest takie, czy jest więcej ich niż 10, czy jest tylko właśnie 10 na całej mapie. Bo jeśli jest ich więcej, to może jest szansa, żebym to zrobił. Ale jeśli nie ma ich więcej, no to na pewno już jakiś ominąłem. I wtedy tego wyzwania na pewno nie ukończę. No ale okej, idźmy dalej. Tam też jest jakieś przejście, ale ja teraz ruszam w kierunku mojego zadania głównego. Na razie nie chcę jakoś korzystać z tych rozwidleń tutaj. Zresztą nie wiem, czy tam bym coś ciekawego znalazł. Zaktualizowaną mapę, grobowiec w pobliżu. Rzeczywiście. O, ja też w ogóle wcześniej, kurczę, miałem grobowiec. A grobowce to są właśnie takie opcjonalne misje, można powiedzieć, bo te grobowce możemy sobie zwiedzać. I czy to nawet nie jest tutaj przypadkiem, w tę stronę? Tak jest. A więc może wejdźmy. Bo to jest właśnie taka trochę poboczna misja, dlatego że grobowców jest chyba 7 czy 8. Wiem, że kilka jest grobowców w grze i ich odblokowywanie, ich eksploracja nie jest obowiązkowa, ale jak najbardziej jest możliwa i na końcu takiego grobowca możemy podobno znaleźć sporo surowców z tego, co słyszałem przed premierą. Tak autorzy zapowiadali. Dlatego zobaczymy, jak wygląda właśnie system zwiedzania tych grobowców tutaj i czy w ogóle te grobowce są rozległe w tej grze. O proszę, mamy pierwszą z trzech części do broni maszynowej. Później, tak się teraz zastanawiam, że skoro ominąłem tutaj grobowiec, to może w przyszłości jeszcze kiedyś się tam wrócimy. Tak się zastanawiam, ale jeszcze pomyślimy o tym na pewno. Na razie nie chcę nic obiecywać tutaj. Dobra, wchodzimy. No i ciekaw jestem, domyślam się, że będą tutaj jakieś zagadki. Bo te grobowce to ma być taki powrót do korzeni serii Tomb Raider. Czyli mamy zapewne dostać jakieś tam łamigłówki, ale to jeszcze zobaczymy. Chociaż akurat w tej części te łamigłówki są związane głównie z fizyką, jak już zdążyliśmy się przekonać. Okej, cóż my tutaj mamy? Jaka wichura? Czegoś takiego jeszcze nie było. O właśnie, grobowiec opcjonalny, sala przejścia. Zobaczymy, czy ukończymy ten grobowiec. Mam nadzieję, że tak. I odkryto nowy obóz i będziemy mogli się teraz tutaj przenosić bez problemów. W razie czego, gdybyśmy chcieli w przyszłości. No i właśnie, ostatnio zdobyłem dwie części do łuku i dzięki temu mogę sobie ulepszyć na łuk refleksyjny. Modyfikacja broni pozostawi wszystkie wcześniejsze ulepszenia. Ukończono. Okej, a więc już chyba mi się ulepszyło, jak rozumiem, czy jeszcze nie? Zobacz ulepszenia. Tak jest, już mamy łuk refleksyjny, a więc teraz dzięki temu mogę sobie nowe ulepszenia odblokować.
A konkretnie jest to spust z kółka na klucze. Prowizoryczny spust zrobiony z kółka na klucze daje jeszcze większą szybkostrzelność. Dobra. No i domyślam się, że to jeszcze nie wszystko i jeszcze bardziej my pewnie będziemy mogli sobie ulepszyć ten łuk. Ale to jeszcze w przyszłości. Dobra, w takim razie na razie nic nie ulepszam. Pozostawię sobie te surowce, które mam. No i ruszam dalej. Czy ja tutaj przejdę? Wow. Proszę, a więc mamy do czynienia z częścią tej krainy Yamatai. No i dobra. Rozejrzyjmy się, cóż my tutaj mamy. Tutaj jest obiekt interaktywny. I tutaj tak samo. Co ja mogę z tym zrobić? Zobaczmy. Okej, użyjmy tego. Aha, i dzięki temu już nie wieje ten wiatr. Ale pewnie tylko na chwilkę, jak rozumiem. Tak jest. Okej, rozumiem. No dobra, czyli podejrzewam, że muszę właśnie to zrobić tak jak przed chwilą. O kurczę, tylko że teraz nie mogę już chyba... Wow. Aha, dopiero teraz mogę użyć czekana. W takim razie jeszcze raz to opuścimy. O właśnie, i teraz podejrzewam, że muszę tutaj szybko podejść i wznieść tą platformę tutaj na górę. Jazda, 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 jazda. Dobra. I teraz zapewne ja muszę tutaj szybko przejść na tą właśnie platformę i później ten wiatr przeniesie mnie dalej. Tak podejrzewam przynajmniej. O właśnie. Idealnie. Wow. O kurczę, czemu mi się nie złapała? Ach. Chciałem użyć czekana, ale nie wyszło. Dobra, jeszcze raz muszę w takim razie spróbować. Bo zwróćcie uwagę, teraz tego nie mogę podnieść. Jest to zablokowane najwyraźniej chyba. Nawet nie będę tego sprawdzał, bo myślę, że to właśnie o to chodzi. A więc raz jeszcze. Spróbujmy. O właśnie, platforma jest znowu na swojej pozycji. A ja po raz kolejny podniosę platformę na góry. I za chwilę przeniesiemy się tam dalej. Okej. No i cóż, spróbujemy jakoś znowu tam się wzbić. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Okej, aha, dobra. To już wiem, o co chodzi. Ja za długo czekałem. Dobra, to wybaczcie, no niestety musimy tutaj metodą prób i błędów to zrobić. Czyli muszę jednak troszkę poczekać. Nie mogę zbyt szybko tego zrobić. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Okej, i może dopiero teraz spróbujemy to tutaj podnieść się do góry. Zwróćcie uwagę, że ta platforma po jakimś czasie się opuszcza. Teraz chyba idealnie to zrobiłem. No kurczę, nie o to chodzi? Ajajaj. Jeszcze raz spróbuję w takim razie, ale najwyraźniej to nie o to chodziło. Zobaczmy wobec tego raz jeszcze. Jeśli będzie mi ciągle nie wychodzić, po prostu zrobię cięcie, żeby non-stop tego samego nie powtarzać. Bo z pewnością nie jest to dla was zbyt interesujące do oglądania wtedy. No ale okej, poczekajmy jeszcze raz. Teraz w takim razie to podnosimy do góry. Dobra, gotowe. I możemy znowu wejść na tą platformę. I w takim razie się rozejrzę. Zobaczę, gdzie ja tu jeszcze ewentualnie mógłbym skoczyć. Teoretycznie jeszcze tam. No ale nie. Nie ma szans. Dobra, to wiecie co? Ja teraz zrobię cięcie i spotkam się z wami, jak już znajdę rozwiązanie. Okej, to był mój błąd, bo ja kurczę musiałem tutaj po prostu tylko wcisnąć drugi raz X. No przyznam, że mały fail z mojej strony w takim razie. Zupełnie zapomniałem o tym, że kiedy jestem przy ścianie, to jeszcze mogę tak podskoczyć jakby dodatkowo. No i tak też musiałem teraz właśnie zrobić. No więc znałem rozwiązanie od początku, tylko że zupełnie zapomniałem właśnie o tej umiejętności. Piękne. Czy to była część większego kompleksu ruin? No, wszystko na to wskazuje, Laro, ale jeszcze rozejrzymy się. Tutaj nic nie ma po tej stronie. Czyżby to już było koniec tego grobowca? To by było trochę krótkie wtedy, ale zobaczmy. Mamy na końcu skrzynię.
No proszę, a więc grobowiec już splądrowany, czyli to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten grobowiec. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie trochę dłuższy, ale jednak nie do końca. A właśnie, i dzięki temu, że odkrywamy taki grobowiec, to mamy też mapę skarbów. Tylko ja chyba ją muszę dopiero zdobyć. I jeśli ją zdobędziemy, to wtedy zdaje się, że pojawią się wszystkie skarby na danym obszarze. Tylko że właśnie chyba muszę ją jeszcze zdobyć, zdaje się, co? Czyżby ona tutaj? Znaczy tak jakby tutaj gdzieś była, ale sam już nie wiem. Gdzieś ja tutaj nigdzie przejść nie mogę. Przyznam, że jest to dla mnie nowość. Nie do końca wiem, czy już zebrałem tą mapę, czy jeszcze nie. Bo zwróćcie uwagę, teoretycznie jest tutaj mapa pokazana, ale z drugiej strony tutaj mam już wskazane jakieś geoskrzynki, które mi właśnie mają pokazywać, gdzie one są. I rzeczywiście jest ich już trochę więcej pokazanych na tym całym obszarze. No cóż, z tego wynikałoby, że jednak już mam tą mapkę, ale sam już nie wiem. Mapa teoretycznie powinna mi pokazać wszystkie pozostałe skarby, tak mi się wydaje. A jednak tego nie robi. Być może ja muszę się tutaj wrócić z jakąś inną umiejętnością. W takim razie będę wdzięczny, jak mi napiszecie w komentarzach, jak to się odblokowuje ewentualnie. Znaczy właśnie tą mapę muszę zdobyć jeszcze później. No i ja postaram się do tego ustosunkować. No dobra, tymczasem chyba muszę się wrócić znaną drogą, co? Bo tamtędy raczej nie przejdę, jeszcze zerknę na mapę. No właśnie, ale raczej muszę się po prostu wrócić. To więc widzicie co? Żeby was nie zanudzać, to może zrobię teraz szybkie cięcie i pojawię się przy wejściu już do tego grobowca. Albo i nie, bo tutaj też mamy nasz obóz i możemy sobie przecież teraz ulepszyć coś. A więc zobaczmy najpierw na umiejętności. Instynkt łowcy. Cóż my tutaj mamy jeszcze? Bystry wzrok. I ciała, to znaczy strzały, odzyskiwanie strzał z zabitych wrogów. Tego akurat nie chciałem nigdy. Może coś do walki. Oślepianie wrogów piachem to też nie chcę. Muszę jeszcze dwie umiejętności odblokować, żeby wyższy poziom sobie tutaj zdobyć. Dobra, to weźmy to. Większą ilość amunicji będę nosił. Dobra. Zawsze się przyda. I jeszcze jedna umiejętność i będę sobie mógł odblokować jeszcze więcej tych zdolności. Ale to jeszcze z czasem. A teraz właśnie zerknę tutaj sobie jeszcze na ulepszenia do broni. Tak się teraz zastanawiam, co by tu sobie ulepszyć. Czy jeszcze bardziej zainwestować w ten pistolet, czy raczej pójść w stronę pistoletu maszynowego jeszcze, którego to widzę, że wcale nie ulepszałem jeszcze jak dotąd. Szybkostrzelność zwiększona. Dobra, weźmy ten dłuższy magazynek może. Akurat do pistoletu maszynowego się przyda, żeby tych naboi było więcej. No i dobra, może już cięcia robić nie będę, dlatego że i tak jestem już bardzo blisko wyjścia, więc lada moment sobie stąd po prostu wyjdziemy. No i cóż, będziemy dalej podążać w kierunku tamtej flary i spróbujemy odnaleźć tego drugiego pilota i go uratować. A czy to się uda, to zobaczymy. No i tak jak mówiłem, na pewno jeszcze zwiedzę kolejne grobowce. Będę oczekiwał jeszcze na wasze komentarze w sprawie mapy skarbów. Ja też ewentualnie jeszcze popatrzę, poszukam w internecie informacji na ten temat, jak się te mapy zdobywa, ale podejrzewam, że muszę tam wrócić. A właśnie, naciśnij select, aby zobaczyć miejsca warte uwagi. Mapa skarbów ciągle zaznaczona. Tylko właśnie nie wiem, czy to oznacza, że już ją zdobyłem. No teoretycznie patrzcie, no tutaj mam te geoskrzynki pokazane, ale myślałem, że będę miał też pokazane relikty i inne rzeczy. Chociaż... Nie no, zwróćcie uwagę, że ja już jednak mam widoczne te relikty, przynajmniej tutaj dwa. Tak więc może jednak to już jest ok. Tu jest jeden relikt, tylko że... A nie, to są chyba relikty zdobyte, te, które są zamalowane. No nic, ja będę musiał w takim razie mocno jeszcze poszperać w internecie na ten temat, żeby po prostu lepiej się przygotować do tego i wam wyjaśnić, na czym to wszystko polega.
Na razie się nie będę na tym zastanawiał, tylko ruszę sobie dalej. A muszę teraz udać się tędy. O, czekajcie. Aha, tutaj mam ten palik. W takim razie teraz wystrzelimy w tą stronę. Przeniesiemy się właśnie tam. Dobra, tutaj też mam jakiś sekret z tego co widzę. A więc kolejna geoskrzynka. Okej, tutaj też coś jest. Tutaj spadnę, więc raczej nie chcę. Sam nie wiem, chyba tutaj to ja nie doskoczę, co? A nie wiem, czy ja mogę teraz tak sobie użyć po prostu tego. Chyba raczej nie. No właśnie, nic takiego nie zrobię. Czekajcie, co ja tu mogę ewentualnie jeszcze zrobić? Tego przyciągać raczej też nie mogę, no bo nie ma szans. Dobra, wiecie co? Spróbuję jakoś przeskoczyć tutaj. Mam nadzieję, że Lara mi doskoczy. Powinna chyba. Tak jest. A tutaj właśnie widzę, że jest kolejna skrzynia i sobie zdobyłem znowu jakieś ulepszenia broni. Okej, no i mam też kolejny posąg do podpalenia. Dobra. I tutaj teraz mogę przelecieć dalej. W razie tak też zróbmy. Na pewno ominę, kurczę, tutaj niektóre te miejsca, do których się mogę dostać. Ale już trudno. Tak jak mówię, już aż tak bardzo się nie skupiam na zbieraniu tych sekretów tutaj. Dobra, tutaj też coś mamy. Już czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. Okej, okay, mieliśmy tutaj dziennik jakiegoś chińskiego ambasadora, który z jakichś powodów uciekł z Yamatai. Prosiliście mnie, żebym... Znaczy, w sumie to kilka osób mnie prosiło, żebym jednak pokazywał... Żebym jednak pokazywał te dzienniki. Okej, tam muszę się dostać. Żebym jednak te dzienniki pokazywał, ale jeszcze wciąż się zastanawiam, czy chcecie rzeczywiście, abym je pokazywał. Tak więc będę się jeszcze nad tym zastanawiał. W każdym razie ten jeden dziennik macie już do odsłuchania. No dobra, to w takim razie czas przenieść się teraz tam i zobaczyć, czy gdzieś tutaj mamy tego pilota. Bo na razie to ja go tutaj chyba nie widzę niestety. Ale nie, czekajcie, przecież jest... Wow, 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 tylko nie to. No bez przesady, tylko niech to się nie zawala. Szybciej, szybciej. Ajajaj. Trzymamy się? Okej. Na szczęście się udało. Już myślałem, że spadniemy w dół. Kapitanie Jessop! Oh, gdzie on się podział? Oczywiście musiał zniknąć, co? Tak więc nie będzie tak łatwo, nie znajdziemy go tutaj najwyraźniej. Rzeczywiście go nie ma. Dobra, szukamy w takim razie w dalszym ciągu. Tam jest mój kolejny cel. Ciekaw jestem, czy go znajdę, czy znowu ci przeciwnicy go, kurczę, zabiją, tak jak tego pierwszego pilota. Mam nadzieję, że jednak uda się go odszukać. A tymczasem tutaj mamy kolejny posąg, chociaż to nie jest posąg do podpalenia. Okej. To nie jest ten sam, co poprzednie. Dobra, hej Laro, dalej. Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj na siebie. Powodzenia. No dobra, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Załatwimy te króliczki, kurczę.
tylko że teraz będą się kręcić i ciężko będzie je trafić z takiej odległości. Aha, w ogóle potrafią też się chować. Dobrze wiedzieć. No i dobra, mamy nowy obóz. Trafiamy do jakiegoś suchego kanionu. Zrobiło się ciemno, dość nieoczekiwanie. Okej, myślałem, że jakiś nowy dziennik się odblokował i Lara coś mówi, ale jednak nie. No dobra, cóż my tu jeszcze możemy sobie odblokować? Tutaj już mam wszystko. Tutaj jest to oślepianie, czyli odblokuję sobie jedynie to, a więc bystry wzrok umożliwi mi dostrzeganie trudnych do znalezienia zwierząt i źródeł pożywienia. O właśnie, teraz będą mi się podświetlać zwierzęta i pożywienie. Gratulacje, odblokowano nowy poziom umiejętności. Lara zacznie wykorzystywać czekan w walce. Nacznij trójkąt, gdy jesteś w pobliżu wroga, by uderzyć czekanem. Traf kilka razy, a oszołomisz przeciwnika. No właśnie, to jest to, co mówiłem. Mam drugi poziom i dzięki temu odblokowały mi się nowe umiejętności, które mogę tutaj sobie odblokowywać. Tak więc bardzo fajnie. Na przyszłość sobie je sprawdzimy. No i przede wszystkim czekanem będę mógł teraz też walczyć na bliski dystans, wciskając trójkąt. Warto będzie o tym pamiętać. A tymczasem, czy ulepszymy sobie jeszcze coś tutaj? Może za te 271 surowców jeszcze nie. Na razie udamy się dalej. No i dobra. Ruszajmy. Jest tutaj bardzo ciemno, więc może być problem ze znalezieniem czegokolwiek. O właśnie, zwróćcie uwagę, teraz widzę szczurka na przykład, kiedy używam instynktu przetrwania. Co pomoże w ewentualnym polowaniu. Ok, jest tutaj sporo surowców, więc warto się rozejrzeć rzeczywiście. Cóż, my tu jeszcze mamy. Ja muszę iść w tę stronę, a więc tutaj pewnie. Dlatego najpierw jeszcze zerknę, czy tutaj czegoś nie ominąłem. Jest tylko ten szczurek nieszczęsny. Żadnych skrzyń niestety nie widzę. A szkoda. No cóż, trudno się mówi. W takim razie idźmy do wyjścia. To było tędy, zdaje się, jakoś. O właśnie, tutaj. Dobra, zrobiło się jasno wreszcie. Ruiny są sprzed okresu Kofun. Zabieramy kolejne surowce. W ogóle zobaczmy, rzeczywiście mogę teraz uderzać czekanem, no ale pewnie szczurka w ten sposób nie załatwi. Dobra. Idźmy dalej. Pielgrzymka. Okej. Bardzo ciekawe. Czyżby Chiniko? Rzeczywiście. Bardzo ciekawe lokacje tutaj są. Wow. Niesamowite. Kapitanie Jessop? O Boże! O nie. Kurczę, no. Dlaczego zawsze jakieś kłopoty? Jak na dzieciaka przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna. Zabić ją! Ach. Strażnicy są tu! Kurde, co jest grane? Ujoła. Tu jest jeszcze ktoś na tej wyspie. Ależ to wszystko jest tajemnicze i dalej nie wiemy, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Ciekaw jestem, co twórcy sobie wymyślili. No i Lara znowu wisi w powietrzu. Oj, niedobrze. Musimy się stąd wydostać, co? Tylko jak? Dobra, rozbujajmy się. Wciskamy kwadrat. O, kurczę. Tylko nie trać przytomności. Wstawaj, wstawaj. Ale zwróćcie uwagę, tam byli jacyś strażnicy i trochę mi przypominali Japończyków. Znaczy przypominali. Sądzę po tych katanach, że to mogli być Japończycy, zwłaszcza, że jesteśmy na wyspie u wybrzeży Japonii. O
Kurczę, co tu się dzieje? Tam mieliśmy w ogóle jakiegoś, nie wiem, potwora czy cokolwiek to jest. Jakiś gigant, trudno w ogóle powiedzieć tak naprawdę, co to. Przejdźmy tędy. Wow! Co to jest? Spodziewaliście się czegoś takiego? Bo ja nie. Kurczę. Niesamowite, naprawdę. I domyślam się, że prędzej czy później przyjdzie mi z nim... O Jezu, stoczyć walkę. Zobaczcie na to, co tutaj się wala. Jakieś szczątki ludzi. Poszczególne kończyny. No i jesteśmy znowu na zewnątrz. Ajajaj. Obecne położenie klasztor przy rozpadlinie i myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. A w kolejnym odcinku będziemy stąd uciekać po prostu, bo nie widzę tutaj absolutnie innego wyjścia. Najlepiej stąd po prostu jak najszybciej spadać i wreszcie dowiedzieć się, co tak naprawdę na tej wyspie się dzieje, bo na razie same zagadki, a nie ma zbyt wielu wiadomych, tak więc trzeba będzie się czegoś nowego dowiedzieć, ale tak jak mówię, to już w przyszłych odcinkach. Teraz dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i czekajcie na kolejne. Do usłyszenia.